Cześć wszystkim, z tej strony Myszu i witam was po raz kolejny w unboxingu. Dziś nieco nietypowo, bo na początek z ryjem, a na koniec z małą niespodzianką. Czymś, czego dawno nie było na moim kanale, dlatego myślę, że warto poczekać. A na razie zapraszam was do stolika, gdzie obejrzymy sobie to, co tym razem dostałem i zobaczymy, co będzie dalej. I jestem z powrotem, zatem nie owijając dłużej w bawełnę, jak zapewne zresztą już wiecie z tytułu filmu, urządzeniem, które tym razem chcę wam zaprezentować jest Roxio Game Capture HD Pro. Jest to kolejna nagrywarka, tym razem jednak mam nadzieję taką graniczącą z pewnością, że spełniająca wymagania, które ja postawiłem nagrywarce, dlatego jest to już trzecie moje podejście do sprzętu tego typu. Czym się wyróżnia Roxio? No zasadniczo niczym szczególnym. Jest to nagrywarka, która w rozdzielczości 1080p nagrywa ze sprzętów zarówno Microsoftu, jak i Sony, czyli z PlayStation 3, Xboxa 360 i jeszcze niepotwierdzone wieści mówią o tym, że z PlayStation 4 też sobie radzi. Nie mam natomiast informacji jak z PlayStation, z Xboxem One, przepraszam. I moje jak na razie też jeszcze niepotwierdzone, aczkolwiek mam nadzieję, że do końca filmiku dam wam na ten temat znać informacje. Donoszą, że z komputera, z laptopa także da się tym nagrywać, jeśli się odpowiednio wszystko podłączy. Zatem nie przedłużajmy już, tylko zobaczmy, co pudełeczko skrywa w środku. A więc, po wybeszeniu pudełka, wszystko co w nim znalazłem znajduje się teraz na stoliku. Zawiodło mnie w pewnym stopniu to, że nie ma wszystkiego, co do samego nagrywania jest potrzebne. Jak widzimy, jest tylko kabelek USB i nagrywarka, no i oczywiście software zgrany na płytę. Natomiast brakuje jakichkolwiek kabli do połączenia, czy też komponentów, czy też HDMI. No troszeczkę to zawodzi, powiem szczerze. Aczkolwiek podejrzewam, że wielu z nas takie kable posiada. Nie jest też problemem w dzisiejszych czasach takie kable dokupić. Co jednak nie zmienia faktu, że no coś takiego by się w zestawie przydało. Ale tego to prezentuje się sama nagrywarka, poczekam aż kamerka złapie ostrość. Powiem szczerze, że wygląda to całkiem ładnie. Ta strzałeczka zapewne będzie podczas nagrywania świecić się na jakiś kolor. Początkowo myślałem, że jest to w ogóle też jako przycisk do nagrywania, ale nie, niestety nie, to jest tylko jakaś dioda. Tak prezentują się komponenty wejścia. Znaczy, może nie komponenty, ale wtyczki wejścia. A tak wyjścia. Sama papierkologia jest dosyć dobrym instruktażem, jak połączyć się z PlayStation i z Xboxem. Przy czym, o ile do PlayStation zamieszczone jest aż 8 screenów i instrukcja, co należy zrobić, żeby nagrywarka działała ze sprzętem, z konsolą, o tyle przy Xboxie jest tylko krótka instrukcja, więc dochodzę do wniosku, że dużo łatwiej nagrywać tym z Xboxa niż z PlayStation. Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, tego możliwe, że nie dowiem się nigdy, ponieważ no przynajmniej na chwilę obecną nie planuję zakupu ani Xboxa, ani PlayStation. Po krótkim cięciu związanym z jakimś cudownym kierowcą ciężarówki, który postanowił jechać przez miasto trąbiąc niemiłosiernie, wracam do naszej nagrywarki. Chociaż w sumie już zasadniczo wszystko pokazałem, tak jak mówię,
Pudełko zawiera tylko nagrywarkę, software oraz kabel USB do podłączenia nagrywarki do komputera, czyli na własną rękę trzeba sobie załatwić komponenty bądź też HDMI. No i to tyle. Myślę, że możemy przejść. Boże, nie umiem się dzisiaj wysłowić. Możemy przejść chyba do podsumowania, w którym wyjawię także naszą niespodziankę. Okej, wracam do Was po kilkudziesięciu dobrych minutach testowania Roxio we współpracy z komputerem stacjonarnym. I powiem Wam, że w końcu udało mi się osiągnąć efekt, który chciałem osiągnąć, gdy mój laptop jeszcze ledwo zipał. Gdy jako tako ledwo zipał. Teraz nie zipię już w ogóle. I udało mi się podłączyć tą nagrywarkę w sposób, który gwarantuje, że da się nią nagrywać nie tylko z komputera, ale także ze wszelkiego rodzaju laptopów. Jeśli tylko macie w laptopie wejście HDMI, to znaczy, że ta nagrywarka również będzie w stanie z niego zgrywać obraz. Trzeba troszkę pokombinować, to jest niezaprzeczalne. Natomiast no jeśli ktoś na przykład, tak jak ja, nie ma możliwości kupna nowego komputera, ja nie miałem, albo z jakiegoś powodu nie chcę nagrywać z niczego innego jak z laptopa, nie wiem czemu można nie chcieć nagrywać z czegoś innego, no mówię, jeśli ktoś nie ma innego wyjścia, po prostu nie dysponuje innym sprzętem, nie chce kupić, nie może kupić, wszystko jedno, da się tym nagrywać również z laptopów. I niespodzianka sprowadza się do tego, że ja taką możliwość Wam dam. Otóż od firmy Roxio dostałem nie tylko tą nagrywarkę, którą widzieliście tam na stoliczku, ale też także tą nagrywarkę, którą dostałem właśnie w celu wydania jej na konkursie. Konkurs i wszelkie jego szczegóły opisane są w opisie, opisane w opisie, mocno myślane. Jeśli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie. Myślę, że warto, bo nagrywarka, jak mówiłem, spisuje się, trzeba zainwestować w kilka kabelków, ale jeśli dostanie się samą nagrywarkę za darmo, to myślę, że inwestycja w kable nie jest jakimś wielkim wydatkiem. Dobra, nie będę się wysilał na temat konkursu teraz, bo prawdę mówiąc jeszcze nic nie wymyśliłem, dlatego wszelkie informacje umieszczę w opisie i z nim się zapoznajcie, jeśli chcielibyście taką nagrywarkę otrzymać. Ja ze swojej strony dziękuję zarówno Wam, jak i firmie Roxio za dostarczenie sprzętu, a Wam za to, że jesteście ze mną, nie opuściliście mnie przez te kilka miesięcy. I generalnie za cały feedback, jaki ślecie mi, odkąd pojawił się pierwszy film po długiej przerwie. Jeszcze raz dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już wkrótce. Na razie, hej!